poprzednim odcinku bardzo heteroseksualnych przygód JoJo. Naszych czterech wspaniałych i dzielnych krzyżaków stawia czoło wcale nie gejowemu Gio. I gdy tylko ujrzeli jego tajemniczego standa, odważni Jostarowie wykorzystali starożytną rodzinną technikę, spierniczanie jak małe cioty. Nasi bohaterowie zostali rozdzieleni, czy ich standy spełniają standardy, by pokonać tajemniczego standa Gio. Sprawdźcie już teraz. To Dio! Holy shit! Kiedy już? Powysysam was, Jostar, spełni się! Moja największa utopia! Musimy odkryć tajemniczą zdolność jego standa. I już dokładnie wiem, jak go wysypać. Masz pyszny miec. Hoho, zawarł do nas swój rozumek. A teraz dziadziu. Nie w twoja kolejka. Cenę wybijecz. Za szybko się rusza. W mignieniu oczka. Tak szybko jakby. Oh my god. Jego sekretem jest czas. Krce, jaka będzie odpowiedź? Jeśli nie dostanę ładnej ocenki, tatoś nigdy nie wróci ze sklepiku z papieroskami. Czas! Jotaro! Odpowiedzią jest czas! Ta mogłem się domyśleć. Kaszy! Zawolne! Oh my galacienie! Oh no! Choje, to były mnie. Dio! Dio! O, dochodzisz do mnie zamiast uciekać w popłochu. A muszę się podejść, żeby podnieść na ciebie rękę. Muszę się podejść, żeby złapać się w łapy. Muszę się podejść, żeby posmyrać twoje włoski. Muszę się podejść, żeby delikatnie cię objąć. Muszę się podejść, żeby cię pocałować usta. Muszę się podejść, żeby się z tobą zgejować. Muszę się podejść, żeby się z tobą zdupować. Fie, słyszałeś mnie, Dio? Hello, więc dochód sobie je chcesz. Zola! Jotaro. Głupi. Piękny. Musisz nadepnąć na mój brzuszek. Widzimy się świat zatrzymany od czasu. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jojo. Hoho. Nie boję się tej ręki na dole, Dio. Ja ją adoruję. Ho. Zawarudo chyba nie za bardzo cię lubi, Jotaro. Ka. Muszę go jakoś oprosić. Mam tylko jedną szansę, by go delikatnie posmyrać. Muszę się zbliżyć na tyle, żeby pogłaskać go po włoskach. Muszę go powąchać. A teraz połknę cię! Całuję ci, ho! Twój następny tekst to... Ponarew. Bonjour. Ła, zakeble. Na cyrek! Na czym? A teraz będzie monolog, żebyś mógł skierniczyć. Zawolne! No, tak jak ojciec, to na pewno ty ze mnie. Jestem piękny! Coś ty zrobił z moim dziadziem, te kuczta, co nie zaszgane? Młodo! Dobijcie mnie! Jotaro! Szykuj dupę na moje ostatnie! I zajebiste! Zawarudo! Jak Jotaro tak leżał, przypomniał sobie ten raz na WF-ie, jak Wacław posmyrał go po czyki banciorze. Ale w mor-
O kurwa. Opa! Ja jestem kupstasonem zażywanym. Ty co on jesteś kupstasonem zażywanym? Ja chcę do tatusia. Ja chcę do tatusia. Kiedy już wszyscy dżustorowie zostali zabici, nareszcie mogę spełnić moje największe marzenia. Najpierw zniwę całą ludzką sieć. Potem nieśmiertelnie każdeł me oszczydne. Aż wreszcie zabiję wszystkie kobiety. Ja mu to. Świat już nie będzie mnie uciskał. Nie moje się ruszacie. Zawarudo! Gdzie jesteś? W ciupie poznałem parę trików dziu. Sara ci pokaże. Złotaro. Kradniesz zawarudo. Niu, tak jest pewnie zapach ojca. Jak się jest? Oh my god! Nigdy nie zapomnę tych, którzy oddali życie, by ocalić moją mamę. Kakioin, Abdo i Wykokszonigi. Chciałbym, żeby tatoś to zobaczył. Dobra robota, synu. Jestem z ciebie dumny. Tato. Tara, oto mój wnuczek. Pan Lodziarz, w poprzednim niesamowitym odcinku bardzo heteroseksualnych przygód JoJo, Avdol, Polnareff i Wykokszony Iggy musieli stawić czoła strasznemu lodowi waniliowemu. Zrób mi loda, baby. Miał potężną i obleśną zdolność do zjadania własnej dupy. I potem był czarną dziurą. Murzynek Avdol postanowił z nim walczyć. Pocałuj mnie w dupę, chłopaczku. Ale dziura loda waniliowego była jeszcze większa i czarniejsza. I potem go zjadł. Iggy. Musimy coś wymyśleć. Trzeba go jakoś rozproszyć. Ta kurde spoko wiem o co kaman. Pa kurde na to. Panie lód waniliowy, kurde ogarnij se to. O, jestem tio. O. Złamałem pa, no kiereć, dupa. Jestem tio, patrzcie na mnie. Noszę obcasy. Ubieram się jak baba. Mam dupę. Dywersja zadziałała. Może aż za bardzo, bo lód waniliowy wkurwił się po całości. Jak śmiesz obrażać mojego Boga? I lód waniliowy postanowił wykorzystać swoje potężne moce. By spuścić Igiemu w pierdolę. Bierz to w dupę, jebana, słupo. Iggy! No siema. Nazywam się Julius Lizar Cepelli, ale możesz nazywać mnie Żyro. Stalowe kule biegają. A co to kurde jest? Tęsknij się za mną, Dio. Wróciłem, a jestem dinozorem. I mam też zawarudo. Muda.